Język polski nie należy do najprostszych, a wymowa poszczególnych jego dźwięków tym bardziej. O literach ę i o już co nieco mówiłam Wam wcześniej. Dzisiaj zajmiemy się tematem wymowy tych dwóch liter na końcu wyrazów, czyli w wygłosie. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. O tym, że litery ę i o są dość problematyczne, to już wiecie. I jeśli chcecie dowiedzieć się, jak powinno się je czytać, kiedy znajdują się w środku wyrazu, zachęcam Was do powrotu do tego odcinka. Dziś te dwie litery są bohaterkami sytuacji, kiedy znajdują się w wygłosie, czyli znajdują się na końcu wyrazu. I tutaj reguła jest całe szczęście znacznie, znacznie prostsza. Otóż niezależnie od sytuacji ą, które znajduje się na końcu, wymawiamy, czytamy zawsze jak ą, czyli na przykład idą, robią, chodzą piękną drogą. Zastąpienie litery ą przez dźwięk o zaczyna brzmieć dosyć kwadratowo i dosyć mocno kaleczy ucho, bo powstaje nam wtedy taka karykatura jak idą, robią, chodzą, myślą. Czasami nawet przychodzi to jeszcze w takie ow i powstaje idą, robią, chodzą. Uszy więdną i słuchać się tego po prostu nie da. Jeżeli chodzi o ę, trochę sprawa się komplikuje. Język jest tworem żywym i podlega nieustannej ewolucji. To my jako ludzie, używając języka, powodujemy, że następują w nim jakieś zmiany. I właśnie jedna z tych zmian dotyczy litery ę na końcu wyrazu. Otóż w zasadzie możemy mówić idę, robię, myślę, ale nie będzie już błędem, i to potwierdziła Rada Języka Polskiego, kiedy powiem idę, robię, myślę. Czasami, kiedy ktoś ma problem z wymową nosówek, czyli głosek ę i o, co wcale nie jest takie rzadkie, lepiej, żeby mówić idę, robię, myślę, aniżeli na przykład idę, robię, myślę, które wygląda dość karykaturalnie, co już pokazywałam w przypadku litery ą. Tak więc pamiętajcie, jeżeli chodzi o te dwie litery na końcu wyrazu, ą czytamy zawsze jak ą, natomiast ę możemy czytać jako ę, ale możemy też, i jest to prawidłowe i zgodne z zasadami wymowy, czyli fonetyki języka polskiego, możemy czytać jak e. Powiem więcej, moim zdaniem ewolucja języka doprowadzi do tego, że jednak to e stanie się prawidłowością, a ę będzie zanikało, co już trochę widzimy. Życzę Wam miłego obcowania z literami ę i o, ale przede wszystkim tego, żebyście nie popełniali błędów i mówili te litery świadomie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawiajcie lajki, komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.